Pam, 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 pam. To tak, dzisiaj będzie o tanim podróżowaniu, ale trochę w kontekście weganizmu, dlatego że będziemy mówić o tym, jak wykorzystuje się zwierzęta w tym takim przemyśle outdoorowym, czyli w rzeczach związanych z podróżami. Przy okazji będzie trochę prywaty, bo dopiero co wróciłem z Norwegii i w zasadzie o tym chciałbym Wam trochę opowiedzieć. I co jeszcze, no i pewnie gdzieś przejdziemy trochę do tego stosunku do weganizmu i do zastanawiania się nad tym co jest ok, co nie jest ok, i w którym miejscu powinna przebiegać granica dla nas i dla kogoś innego. Czyli tak jak zwykle dzisiaj o weganizmie. Oto podcast Wegaństwo, a ja nazywam się Adrian Sosnowski i krótko mówiąc, rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je, i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 70 odcinka pod tytułem Podróżowanie, weganizm i trochę innych rzeczy. Jak część z Was pewnie już się domyśliła, w dzisiejszym odcinku nie będzie żadnych dodatkowych gości, więc to ja solo opowiem Wam o tych rzeczach, które zapowiadałem chwilę wcześniej we wstępie do tego odcinka. Stało się tak z kilku różnych powodów. Po pierwsze te odcinki solo mi osobiście sprawiają trochę frajdy, bo to jest zupełnie inna robota, taka też możliwość trochę wygadania się, ale na temat oczywiście, że związany jak najbardziej z um, tematyką podcastu, więc myślę, że wszystko jest jakby na miejscu i wszystko jest w porządku, a z drugiej strony też ostatnie tygodnie były u mnie wyjątkowo napięte, ale tak wyjątkowo, że się nie spodziewałem, bo zazwyczaj mój kalendarz jest mocno wypełniony różnymi rzeczami. Ale tutaj, oprócz tego wypełnienia, okazało się, że mam gdzieś tam zaplanowane kilka wyjazdów, zarówno służbowych, jak i, jak i prywatnych. To wszystko gdzieś razem się, się zebrało. Do tego u mnie w pracy zaczęła się taka dość. Robić trudna sytuacja. Jest to mocno stresujące zajęcie, co też oczywiście odbija się trochę na tym, że wracając do domu mamy mniej siły i energii, żeby wymyślać rzeczy podcastowe i prowadzić to wszystko to wszystko tak bardzo, bardzo dynamicznie. Aczkolwiek to wcale nie znaczy, że gdzieś odkładam podcast na drugi czy trzeci plan i zajmuję się tylko innymi rzeczami. No bo nie, bo podcast wegaństwo jest i będzie na pewno jeszcze przez jakiś czas. Zobaczymy, tak już gdzieś powoli myślę o tym, co dalej z tym podcastem ma się dziać i w którym momencie tematyka może się wyczerpać, ale wiem, że na pewno jeszcze teraz ta tematyka się nie wyczerpała. Mam też zaplanowane kilka rozmów w najbliższym czasie, więc myślę, że będziecie ogólnie zadowoleni. I też to ciekawe takie troszeczkę na pograniczu już samego odcinkowego charakteru podcastu. To też będę brał udział w promocji marszu wyzwolenia zwierząt, bo uważam, że jest to inicjatywa na pewno warta wspierania i warta nagłośnienia, a będę robił to w ten sposób, że będę prowadził wywiady takie stosunkowo krótkie z gośćmi, którzy będą występowali na marszu wyzwolenia zwierząt i one będą jako takie materiały promocyjne umieszczane gdzieś na Facebooku. A potem z tego wszystkiego, z tych wypowiedzi, które będą troszeczkę dłuższe niż to, co pojawi się na Facebooku, powstanie odcinek, więc takiego odcinka też gdzieś tam w przyszłości możecie powoli wyczekiwać. Gości wam jeszcze nie zdradzę, bo zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, tylko mogę powiedzieć póki co, że ten projekt taki jest. No ale wracając do, do meritum, czyli do tego, że było gęsto i że dużo rzeczy się działo, to nie będę wam opowiadał ze szczegółami tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że jest troszeczkę bardziej stresująco niż było wcześniej, bo. Myślę, że to nie jest sprawa, która będzie Was jakoś specjalnie zajmowała, albo tu jest trochę za dużo prywaty. Ale em, nie w tym rzecz, dlatego że podczas tego takiego napiętego czasu, który ostatnio tutaj miał miejsce, zdarzyło mi się kilka wyjazdów, i to były wyjazdy, dwa z nich to były wyjazdy do Skandynawii, które oczywiście to były. Prześwietne, jak można się chyba spodziewać, bo Skandynawia po prostu jest prześwietna, a ten okres taki późnowiosenny, przedletni, to też jest dobry czas, żeby tam gdzieś tam się pojawić, bo pogoda nie straszy bardzo mocno, i okazuje się, że można w spokoju zakosztować sobie natury. I powiem wam, że. Jak pojechałem najpierw do Szwecji, bo to był wyjazd służbowy, mieliśmy kilka dni przy okazji takiego eventu w Karlskronie i w okolicach Karaskrony i tam robiliśmy sesje zdjęciowe i tak dalej. No w związku z tym, że robiliśmy sesje zdjęciowe, to szukaliśmy plenerów i okazało się coś, co... To... Dla mnie jest w sumie sporym zaskoczeniem, dlatego że już zdarzało mi się być wcześniej w Karskronie, jako trochę młodszy facet, jako też chłopak nastoletni, i tego zupełnie nie dostrzegałem. Okazuje się, że Karskrona i taka całkiem ładna część Szwecji znajduje się dosłownie rzut kamieniem od mojego domu i nie myślę, że nie tylko mojego domu. Ja mieszkam w Gdyni, nie? więc z Gdyni do Karlskrony pływają promy i generalnie nie jest duży koszt, wystarczy na taki prom się załadować, nawet za autem i pojechać na miejscu, nie wiem, 20 czy 30 km od samej Karlskrony i już tam się jest i można spędzić weekend zarówno na Kaszubach, jak i w Szwecji, w sumie w podobnym koszcie, bo jeżeli weźmiecie na prom swój samochód i załadujecie go swoim idealnie smacznym, wegańskim jedzeniem, które kupicie tutaj w Polsce i jest troszeczkę tańsze niż to szwedzkie, to może się okazać, że jadąc tam na miejsce i stając sobie gdzieś przy granicy jakiegoś rezerwatu przyrody albo w ogóle jakiejś takiej, jakiejś takiej przyrody, możecie... Praktycznie bezkosztowo, oprócz kosztu dojazdu, oczywiście spędzić fajnie weekend pod namiotem albo w jakiejś przyczepie kempingowej, dlatego że w Szwecji i w ogóle w Skandynawii, z tego co wiem, jest masa miejsc, które są takimi bezpłatnymi w cudzysłowie polami kempingowymi, po prostu tam można się rozbijać z namiotem, gdzie się chce, przy wjazdach do lasu, czy jakichś takich, jakich, takich rezerwatów. Często mamy bezpłatne parkingi, na których można zostawać na noc. Jak wejdzie się kawałeczek dalej, to się okazuje, że są przygotowane wiaty, że są przygotowane toalety, że są przygotowane miejsca, gdzie po prostu można spędzić czas, miejsca ogniskowe, nawet takie miejsca grillowe, czasami nawet drewno jest zaraz, zaraz obok zabezpieczone, więc Tutaj no, wystarczy się zebrać, pojechać, pop czy popłynąć i spędzać aktywnie, fajnie czas gdzieś tam zupełnie e, za granicą. Więc to jest coś, co mnie uderzyło właśnie, jak byliśmy w Szwecji i oglądaliśmy te różnego rodzaju piękne widoczki. Bo e, tam, akurat na tej, w tej południowej części, to nie jest jakoś tak bardzo, bardzo spektakularne. Tam jest po prostu ładnie, tam jest bardzo kamieniste wybrzeże. E, które, czy też nie całe, no ale no są, są, są takie obszary, które są bardzo, bardzo kamieniste, które wygląda przez to troszeczkę inaczej niż nasze wybrzeże, i przez to jest w jakiś sposób egzotyczne, w jakiś sposób inne i, no i ładne po prostu ładne. I tam też, co ważne, w sumie dla wielu osób, nie ma jakichś tłumów, więc czasami na parkingach znajdą się pojedyncze samochody, czasami gdzieś tam zobaczycie, że ktoś się rozbija, że ktoś gdzieś tam biega zaraz obok, ale to nie jest tak jak w drodze, nie wiem, na Morskie Oko, czy tam gdzieś tam w Tatrach w szczycie sezonu. Tam nie ma tłumów turystów i to jest w ogóle rzecz, rzecz niesamowita. Zatem, jeżeli chodzi o ten pierwszy wyjazd, to oczywiście polecam wyjazd do Szwecji i tam plusem jest to, że wszyscy gadają po angielsku i plusem oczywiście też jest to, że ludzie znają pojęcie weganizmu. Albo przynajmniej prawie znają pojęcie weganizmu, co jest też, 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 też... Ciekawe, ale generalnie da się z nimi o tym dogadać. I to jest zupełnie inny wyjazd niż na przykład, jakbyście pojechali sobie do Azerbejdżanu, albo nawet do Rumunii, która, która, która um, gada bardzo ładnie po angielsku, też nie. W sensie chodzi o to, że jedąc do Skandynawii, nie dość, że w sklepach, jeżeli już potrzebujecie coś tam kupić, możecie znaleźć czy wegańskie lody, czy różnego rodzaju wegańskie przekąski, to też po prostu w restauracjach zazwyczaj są opcje bezmięsne. Oznaczone raczej z tych, które widziałem, przynajmniej nie byłem w dużych miastach, nie się nie stołowałem, tylko w jakichś takich troszeczkę mniejszych. Oznaczone jako wegetariańskie, no ale trzeba się dopytać, jak oni dokładnie je dokładnie robią, bo zdarzyło mi się faktycznie, że było danie. Które było oznaczone jako wegetariańskie. Pytałem się gościa, czy ono jest również wegańskie. On mówił, że tak, że to mięsko, które tam jest w cudzysłowie, to jest wegański zastępnik mięsa. Tylko dopytując się dalej, okazało się, że oni korzystają z normalnego masła na bazie mleka krowiego, tak? Do polania ziemniaka, że tam jest sos majonezowy jeszcze przy tym, nie? Więc generalnie to trzeba było sprostować, ale ostatecznie nie było z tym dużego problemu, tylko trzeba było być po prostu, po prostu uważnym. Ale właśnie Skandynawia pod tym względem jest o tyle w porządku, że naprawdę bardzo łatwo da się dogadać i ludzie są świadomi tej kwestii weganizmu i to nie jest dla nich jakaś tam totalna nowość. No i to był ten wyjazd do Szwecji, krótki, który no, troszeczkę otworzył mi oczy na te takie mm, weekendowe podróże promem tak naprawdę, czyli na alternatywę z mojej perspektywy się zesiedząc w Gdyni weekendu, dla weekendu na Kaszubach, to alternatywą może być weekend w Szwecji, który brzmi jakby troszeczkę bardziej atrakcyjnie, chociaż no, oczywiście nie da się ukryć, że Kaszuby też są śliczne i tam są naprawdę bardzo fajne miejsca, jeżeli lubicie kajakować albo po prostu spędzać czas gdzieś tam przy lesie, ale no to jest jednak zupełnie, zupełnie inna, inna kwestia. No i to był ten pierwszy wyjazd, ja powiem, akurat wróciłem do pracy dosłownie na chwilę, bo bo miałem coś tam do załatwienia, wróciłem do pracy na jeden dzień i był czwartek, a w czwartek już wybieraliśmy się z Lidią, z moją żoną do Norwegii, bo jakiś czas temu sobie zaplanowaliśmy taki króciutki, bardzo, bardzo, bardzo budżetowy wyjazd do Norwegii. No i w sumie wylot do Norwegii, bo leciliśmy samolotem. Naprawdę, pra praktycznie można było powiedzieć, że jak się myśli o Norwegii, to Norwegia jest bardzo drogim miejscem, a tutaj my zrobiliśmy coś praktycznie bezkosztowego jeżeli patrzymy w tej skali nie więc yy... Koszty oczywiście były, ale były, były bardzo bardzo małe. Jakbyście chcieli wiedzieć dokładnie ile i jak to, to się stało, to dajcie znać to, napiszę Wam na priv. Ale zasadniczo chodzi o to, że wynajęliśmy znaczy wynajęliśmy no, kupiliśmy sobie miejsca w samolocie. tak, Nie leciliśmy czarterowym przecież. Kupiliśmy miejsca w samolocie, na miejscu wynajęliśmy samochód w Tromso, bo my leciliśmy już kawałeczek za koło podbiegunowe więc to tam chcieliśmy troszeczkę połazić, zobaczyć widoki typu Lofoty. Jeżeli nie wiecie, nie słyszeliście nigdy o Lofotach, to wygooglujcie sobie, to są naprawdę świetne sprawy. Ale my nie byliśmy akurat na samych Lofotach, tylko byliśmy na wyspie Senia, która słynie z tego, że w zasadzie to są takie Lofoty, tylko że skoncentrowane, skoncentrowane na troszeczkę mniejszej przestrzeni. I charakterystyka tych miejsc jest taka, że mamy fiordy, i no, takie bardzo ostro ścięte fiordy, bardzo skaliste to wybrzeże. Te fiordy mają od 500 metrów do 1000 mniej więcej, na dużą część z nich da się wejść. No i zaraz obok, oczywiście, morze, ten taki dość surowy klimat, bardzo poddalane od siebie, od siebie miejscowości. No i tam właśnie dojeżdżaliśmy samochodem stosunkowo blisko, tak naprawdę, od lotniska w Tromso. I założenie było takie, że bierzemy bardzo mało rzeczy, tylko tyle żeby sobie poradzić tam wędrując w różnych miejscach, chcieliśmy na początku zabrać ze sobą jedzenie też, żeby już ograniczyć te koszty w Norwegii, no ale okazało się, że to nie jest takie proste, bo bilety, które kupiliśmy w Wizerze, pozwalały nam tylko na zabranie najmniejszego bagażu, czyli bagażu 20x30x40 cm. Co było dość karkołomnym wyzwaniem, bo my chcieliśmy spać pod namiotem, i no w śpiworach, tak, czyli w tym bagażu 20, na 30 na 40, musieliśmy mieć namiot. Piwór, każdy z nas, i jeszcze oczywiście trochę ciuchów i jakieś tam, jakąś kosmetyczkę, coś takiego, więc no wiecie, możecie sobie wyobrazić, że to jest dość, dość mały bagaż. My na szczęście mamy trochę doświadczenia, jeżeli chodzi o chodzenie z plecakami na dłuższe trasy i pakowanie się na lekko, więc wiemy, jak to ugryźć, żeby um, było wszystko w porządku i żeby się zmieściło, jak um, ogarnąć ten cały, cały minimalizm, tak żeby było praktycznie i żeby nam praktycznie też niczego nie brakowało przy okazji. No ale dalej było to pewne wyzwanie. W którym sobie poradziliśmy, za chwilkę wam opowiem dokładnie jak to zrobić, jakbyście chcieli po prostu w taki sposób też gdzieś tam popodróżować, ale tak czy siak. Mieliśmy zabrać jedzenie, nie zabraliśmy, bo nie było miejsca na to, więc jedzenie kupowaliśmy już na miejscu w Norwegii. No a potem po prostu mieliśmy wynajęte auto, tak, więc chcieliśmy spać w namiocie i po drodze też w jednym z parków narodowych tak, Park Narodowy, dokładnie to nie był rezerwat, tylko to był park już, była taka po prostu, głęboko w samym środku tego parku były takie chatki dla turystów przygotowane. Chatki, których norm, które były w ogóle za darmo całkowicie, gdzie zasada była taka, że jak jesteś parą turystów, czy tam do trzech osób, to możesz tam przenocować, ale po pierwszej nocy, jeżeli będzie ktoś następny, to po prostu daj mu, udostępni mu te chatkę, No I te chatki są takimi, Domkami kur, czy letniskowymi, tak można było powiedzieć. Myślę, że niezłe pieniądze można byłoby za nie brać, gdyby był wynajmowane gdzieś tutaj w Polsce. Tam stoją zupełnie z darmo. Są normalnie łóżka, przygotowane pościeli wprawdzie nie ma. No, śpimy w śpiworach, wiadomo, ale są o, To tam też dość ciekawe. W środku jest piecyk, w środku jest taka mała kuchnia. W środku są naczynia normalnie przygotowane. Kawa, herbata, jakieś świeczki, drewno jest, żeby można było sobie naprawić w tym piecyku. No, niesamowita sprawa. Chatka po prostu przy jeziorze, z widokiem na jezioro, z widokiem na góry. No, przepiękna rzecz. No ale tak czy siak, wracając do samego tematu jedzenia, w tej Norwegii poszliśmy do marketu i zrobiliśmy zakupy. Byliśmy tam taki trochę dłuższy weekend, zakupy na 3 dni na samym, na samym początku. No i zakupy oczywiście kosztowały nas trochę, no bo to jest Norwegia, więc tam wydaliśmy 300, coś tam złotych na, na, na samo takie jedzenie, ale co też. Ciekawe, myślałem, że z tym jedzeniem będzie większy problem, bo spodziewałem się, że będziemy kupowali chleb i będziemy mieli do tego jakieś smarowidło, jakiś humus, coś i na tym będziemy jechać ten cały dłuższy weekend. A to się okazało, że w sumie mieliśmy samochód i w sumie mieliśmy takie możliwości, żeby po prostu jeść swobodnie, a to jeszcze Norwegia, więc też nie było problemu z dostępem do wegańskich rzeczy, tylko nie mieliśmy, dostęp, nie mieliśmy kuchenki ze sobą, no bo też samolotem ciężko było, by zabrać gaz, a nie chcieliśmy kupować gazu na te trzy dni na, na samym miejscu. No i tak, kupiliśmy sobie, jeżeli chodzi o, o jedzenie, no to rzeczy na kanapki, tam jakieś smarowidła wegańskie, wegańskiego smaku, bekonu, cuda, tam tego typu rzeczy były, i oczywiście hummus, tam troszeczkę warzyw, do tego, a na obiady kupowaliśmy coś co u nas w Polsce też jest, ale myślę, że od stosunkowo niedawna, czyli fasolkę w pomidorach. Można kupić gotowe fasolki w pomidorach. One są lekko przyprawione i powiem wam, że oczywiście, jeżeli miałbym takie przez tydzień czy dwa tygodnie takie te fasolki gotowe z puszki, to pewnie bym się zmęczył, ale to był naprawdę fajny pomysł na obiad. Więc to kupiliśmy wegański majonez, więc to się zagryzało chlebem z majonezem, żeby było trochę więcej energii. Oczywiście, że nie brzmi to jak super zdrowy posiłek, ale tak naprawdę on nie jest bardzo niezdrowy. Bo masz dużą porcję strączków, plus właśnie tam jakieś pomidory, tam były też różnego rodzaju fasole w tych puszkach i były też fasola nie tylko w pomidorach, ale też na przykład w papryce, um, chili, takie nie jakieś super ostre, ale tego typu rzeczy. Więc generalnie na te kilka, kilka posiłków miałem zupełnie różne fasolki w puszce i yy, to, tam brakowało właśnie tylko tłuszczu, więc ten majonez uzupełniał ten tłuszcz i kurczę praktycznie pełnowartościowy posiłek fajnie, no bo można było wyruszać na szlaki bez żadnego problemu. Więc oferta wegańska w ogóle była, była tam całkiem spora. Myślę, że porównywalna do tej oferty w Polsce. Oczywiście troszeczkę było drożej, ale generalnie jedzenie nie jest tam specjalnym, specjalnym problemem, jeżeli chce się kupować właśnie w marketach, co też jest zachęcające do tego, żeby eksplorować troszeczkę dalszą Skandynawię. To plus to, że też jeżeli czujecie się komfortowo z z paniem pod namiotem, no to możecie zabrać taki namiot i po prostu nie płacić nic za nocleg, co oczywiście, że jest bardzo dużą oszczędnością pieniędzy. Więc tak, ogólnie piękne widoki, jedzenie w sumie spoko, to które jedliśmy, nie byliśmy ani raz w knajpie, tylko korzystaliśmy z tego, co kupiliśmy sobie w markecie. No i bardzo, bardzo budżetowo, a do tego też byliśmy... Za kołem podbiegunowym, więc trochę daleko się okazało, że trochę śnieg nas zaskoczył, w sensie spodziewałem, że będzie śnieg, ale jakoś nie brałem tego um, za pewnik, więc jak zobaczyłem, że jest śnieg i w sumie gdzieś tam samochodem nie możemy wjechać, bo jest zasypany, no to trochę byłem w szoku, aczkolwiek i tak i tak było, było naprawdę sympatycznie um, i, i warto było to wszystko zrobić. Zatem to była ta kwestia i, i, i co... I właśnie w związku z tym, że tam miało być troszeczkę zimno, to musieliśmy spakować odpowiednio. I musieliśmy zabrać też odpowiednie rzeczy. I wam tutaj powiem bez ściemniania, jak to wszystko wyglądało. No bo po co? Bo ja tam jestem cztery chłopak, więc nie będę wam tutaj ściemniał jakoś specjalnie. Generalnie chodzi o to, że z ubrań mieliśmy... Oczywiście tam jakąś, jakieś koszulki oddychające, bieliznę termiczną, żeby nie zmarznąć w nocy, bo w nocy było w okolicach 0 stopni, ale oprócz tego mieliśmy oczywiście zapasy skarpet, tam bieliznę, tego typu rzeczy. No i na siebie też kurtkę, kamizelkę, ciepłą bluzę, czapkę rękawiczki i to wszystko, co się dało, dało z tych grubszych rzeczy mieć na sobie, żeby nie trzeba było tego, tego chować, chować do plecaka. Ale. Problem był taki, że śpiwory, które my mamy, to są śpiwory, które są śpiworami syntetycznymi, raczej na lato, z taką temperaturą komfortu w okolicach 5-6 stopni. Więc te śpiwory hmm, były po prostu za duże do naszego bagażu i niewystarczająco ciepłe. W związku z czym zapytałem się mojego kolegi, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, chyba nie wszyscy wiedzą, ale w razie czego. Taki, taka mała, mała informacja. Pracuję w branży outdoorowej, więc mam masę osób yy, gdzieś tam w towarzystwie, która yy, też uprawia różnego rodzaju outdoorowe rzeczy i sobie trochę podróżuje i śpi pod namiotami i tak dalej. W związku z czym mam też dostęp do sprzętu różnego rodzaju, yy, mogę sobie po prostu go wypożyczyć. Więc pogadałem z kolegą i poprosiłem go, żeby mi pożyczył dwa śpiwory. Tylko, że uwaga, uwaga, problem był taki, że. Yy, Potrzebowałem śpiworów ciepłych i małych, więc jedyną opcją, którą mogłem mieć, to było pożyczenie śpiworów puchowych. Czyli z puchu, tak? Czyli to było coś niewegańskiego. I tutaj pojawia się taka dość ciekawa sprawa, bo. Bo, bo, bo. No właśnie, to to było niewegańskie, nie? I. Ja miałem spory dylemat, czy korzystać z tego typu z tego typu rozwiązań, czy jednak nie korzystać. Bo w ogóle o co chodzi? Jeżeli chodzi o wypełnienia w kurtkach, jeżeli chodzi o wypełnienia w śpiworach, to możemy mieć do czynienia albo z wypełnieniem syntetycznym, albo z puchem naturalnym. Wypełnienie syntetyczne to są włókna, poliestrowe różnego rodzaju, które generalnie chodzi o to, żeby to było jak najbardziej rozprężone, tak, żeby zatrzymywało jak najwięcej powietrza, które jest izolatorem. Więc. Tym, jeżeli chodzi o włókna syntetyczne, to technologie starają się dogonić naturę, czyli właśnie pierze i puch, tak? bo ono się bardzo dobrze rozpręża. Więc no starają się cały czas, ale nie ma na ten moment tak dobrego wypełnienia syntetycznego, które by miało dokładnie takie parametry, parametry jak wypełnienie puchowe. Syntetyki są większe po złożeniu, trudniej zatrzymują ciepło i są cięższe. Ich jedyną zaletą jest to w sumie, że, znaczy są dwie zalety, w sumie jedna to jest taka, że są tańsze, a druga to jest taka, że łatwo się je pierze, ale puch z kolei jest bardzo, bardzo ciepły, bardzo się rozpręża i jest lekki dodatkowo, w związku z czym można mieć, Dwa razy cieplejszy śpiwór, który zajmuje dwa razy mniej miejsca, w takim sporym uproszczeniu. To jest tak, że jak bierzecie śpiwór puchowy i pakujecie go do woreczka, który jeszcze ma jakieś paski kompresujące, to tutaj dzieje się trochę magia, bo nagle się okazuje, że z czegoś, co ma bardzo dużą objętość, robicie coś, co jesteście w stanie złapać w dwie dłonie. Oczywiście zależy od tego, jaka to jest grubość i tak dalej, na jaką, jaką temperaturę, ale te właściwości puchu są niesamowite i e, tak jak myślałem sobie kiedyś, bo bardzo lubię chodzić w góry i nie mam żadnej kurtki puchowej, e, ale myślałem sobie kiedyś, co by było, gdybym faktycznie chciał pójść w góry i zmierzyć się z temperaturą załóżmy minus 15, minus 20, minus 30 stopni e, i czy byłbym w stanie zrobić to z samymi syntetykami? Pewnie tak, ale byłoby to bardzo, bardzo, bardzo trudne. I. Hmm. No i to jest kurczę ciężka, ciężki temat. Mamy w sumie dwa takie materiały odzwierzęce, które są używane bardzo często w branży outdoorowej, są używane przez turystów, i są, to są materiały, które są zupełnie niedoścignione. Pierwszym z nich właśnie jest puch. A drugim z nich jest puch, właśnie puch może być kaczy albo może być gęsi. Zaraz powiem Wam też, jak, jak się taki puch pozyskuje. A drugim z nich jest wełna merino. Bo wełna merino to jest, to, jest, to nie jest taka wełna, jak babcie robiły sweterki. Wełna merino to jest coś, z czego da się zrobić bardzo cienką koszulkę. Ale koszulki z wełny merino mają bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi o odprowadzanie wilgoci. One są praktycznie cały czas suche. Bardzo szybko schną, to jedno z drugim się wiąże. Ale jest jeszcze trzecia sprawa, że one posiadają właściwości antybakteryjne. To znaczy, że te koszulki nie śmierdzą, nawet jak się w nich spocisz. Porządnie. Niektórzy ludzie chodzą w jednej koszulce, mimo że to brzmi dość dziwnie, ale tak jest i to działa. Tydzień czy dwa tygodnie podczas intensywnych marszy, gdzie mocno się pocą i te koszulki nie śmierdzą. Taki jeden czy dwa komplety bielizny tego typu, um, nie mówię koniecznie o majtkach, ale tam o koszulkach, tak? I, i, um, i na przykład legginsach Dwa komplety bielizny w zupełności wystarczą, jeżeli jedziecie na przykład na dwa tygodnie na intensywny wysiłek. Um, więc to może też mieć mieszanki z poliestrem oczywiście i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, że. Um, wełna merino i produkty z wełny merino są dużo lepsze, jeżeli chodzi o jakość, o te właściwości przede wszystkim, niż jakiekolwiek syntetyki, które sobie znajdziemy. To nie znaczy, że włókna syntetyczne, tak jak niektóre, czy niektórzy ekoinfluencerzy tam mówią, że masz koszulkę poliestrową, to koniec świata ona nie oddycha, jakbyś był w worku, czy była w worku. To też tak nie do końca jest, no bo gdyby tak było, to na przykład Piłkarze nie biegaliby w koszulkach poliestrowych, a biegają, bo gdyby tak było, nie robiono by bielizny termoaktywnej z poliestru, a robi się. Poliester po prostu jest takim włóknem, czy. Ja nie jestem technologiem materiałów, nie? Ale generalnie. Chodzi o to, że z poliestru można zrobić bardzo różne, różnego rodzaju tkaniny i one mogą mieć naprawdę dobre właściwości mogą mieć też bardzo złe właściwości, bo podejrzewam, że większość z nas kojarzy skarpetki jakieś, które poliestrowe, które można kupić jako najtańsze na, na takim targowisku i one nie będą oddychały, będą niewygodne, będzie się wszystko pocić i będzie nieprzyjemnie. Ale właśnie w tym samym czasie mogą być też, też koszulki, które naprawdę dobrze oddychają. Tak czy siak, mogą być świetne, mogą być bardzo wygodne, mogą dobrze oddychać, ale... Nie będą zatrzymywały nigdy tak brzydkiego zapachu jak wełna Merino. No i tutaj mamy dwie rzeczy: mamy wełnę Merino, która pochodzi od zwierząt, i mamy puch, który też jak najbardziej pochodzi od zwierząt. Jeżeli chodzi o wełnę Merino, no to to jest wełna owiec merynosów, więc te merynosy trzeba po prostu ogolić. I jest, są też pewne praktyki, które. Są zakazane w niektórych częściach świata, które są też pilnowane przez firmy, które korzystają z wełny Merino. Jest coś takiego, co się nazywa Mulesing. Znaczy, jest no takie zjawisko gdzieś tam występuje, i to występuje zazwyczaj na tych takich niekontrolowanych fermach. Więc to, to polega na tym, że podcina się skórę w okolicach, w okolicach pupy, po prostu owiec, żeby tam się, się robaki nie gromadziły w tym, w tym miejscu i żeby nie było zakażenia dodatkowego. I to jest bardzo bolesne, to się podcina na żywca. Generalnie tego teoretycznie nie powinno się stosować, ale. W niektórych miejscach jeszcze się stosuje, więc to też jest ważna rzecz, że jeżeli byście byli kiedyś w jakimś kraju, w którym sprzedaje się podróbki odzieży turystycznej, i jeżeli ona byłaby właściwie z wełny Merino, to. No tutaj jest duża szansa, że będzie z takiego miejsca, gdzie te zwierzaki bardzo, bardzo mocno cierpią. No ale dobra, załóżmy, że to jest margines. Załóżmy, że kupujemy jakiejś dużej marki, która pilnuje tego typu zabiegów. No to i tak, i tak mamy tutaj do czynienia z hodowlą przemysłową zwierząt. Które są, których futro jest wykorzystywane do tego, żeby zrobić pewnego rodzaju materiały, tak? I te zwierzęta, no, nie chcą tam być, oczywiście, te zwierzęta się um, zagania, się je goli. Goli się w taki sposób też, że no, to raczej nie jest przyjemne, bo to jest masuwa, więc po prostu um, trzeba, trzeba szybko zlecieć z tym tematem i zapewne jest potem zimno, ale z drugiej strony we, owce Merino, to owce merynosa, czyli te, które produkują wełnę Merino, to też są zwierzaki, które były tak krzyżowane, żeby ta wełna im rosła cały czas i rosła dość szybko, w związku z czym jeżeli się ich nie strzyże w ogóle, no to wtedy jest taki problem, że one obrastają sobie bez końca i są w stanie się zagotować też w tym, nie? W sensie przegrzać po prostu w tej swojej w tym swoim pokryciu wełnianym. No ale dalej mamy tutaj niezależnie od tego, czy jak, to, jak to jak to wszystko wygląda, dalej mamy tutaj hodowanie zwierząt po to, żeby pozyskać ich wełnę. I to jest jakby dla, dla mnie absolutnie no-go, ja nie chcę się pod tym podpisywać. Dlatego też nie mam żadnej w domu rzeczy z wełny Merino, nie kupiłem żadnej rzeczy z wełny Merino, odkąd jestem weganinem i bardzo się z tego powodu cieszę. Jeżeli chodzi o puch, z puchem sytuacja ma się tak, że um, puch pozyskuje się w różny sposób, no, bo mamy kaczki albo gęsi, które są hodowane. Na zazwyczaj na mięso, bo to jest powiązane z przemysłem z przemysłem żywieniowym, i to jest tak, że w tych takich lepszych zakładach powiedzmy, no to najpierw się ubija te kaczki czy gęsi, potem się je skubie. Ale są też zakłady gorsze, gdzie tego się nie pilnuje, gdzie się skubie gęsi czy kaczki na żywca. I to już nie jest fajne. Znaczy, to, to pierwsze też nie jest fajne, bo je się zabija, ale to jest bardziej niefajne, dlatego że one zdecydowanie podczas tego całego procesu e, cierpią. No i znowu tu mamy taką sytuację, że są certyfikaty. Akurat, e, jeżeli chodzi o płuch, mamy na przykład taki certyfikat jak RDS, Responsible Down Standard. I to jest certyfikat, który potwierdza, że tym ptactwem obchodzono się w cudzysłowie w humanitarny sposób, czyli najpierw, to też jest całkiem zabawne, czyli to właśnie określenie humanitarny, czy tam jakkolwiek, że to jest tam w porządku dla tych, dla tych zwierzaków, czyli najpierw się je zabijało, a potem skubało, tak? Po prostu w ten sposób. I że one jakoś dodatkowo specjalnie nie cierpiały. No, i wiecie, 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 no to jest problematyczne. Z tego, z tych certyfikatów, jak RDS, korzystają oczywiście te firmy poważniejsze, większe, podróbki, mniejsze, jakieś dziwactwa, to nie korzystają z tego, więc tam cholera wie, skąd ten puch może po prostu, po prostu pochodzić. No i tak, i wiemy to wszystko, nie? że tutaj mamy do czynienia z wykorzystywaniem zwierząt. To jest, to jest jakby produkt pochodny od procesu. Związanego z cierpieniem, jeden i drugi, ale jednocześnie pojechałem do Norwegii i spałem pod piworem puchowym. Którego nie kupiłem, oczywiście pożyczyłem, czułem się troszeczkę wybielony, jakby w tym całym procesie jednak dalej, dalej, dalej to gdzieś tam gdzieś tam we mnie, we mnie się działo i zastanawiałem się w ogóle, czy to jest w porządku, na ile to jest w porządku i na ile przekroczyłem gdzieś tę, tę moją strefę komfortu, ale jednocześnie myślałem też o tym, co by było właśnie gdyby, tak jak mówiłem wcześniej o tym wyjściu w góry, co by było gdyby, gdybym potrzebował, gdybym mieszkał gdzieś na bardzo dalekiej północy z jakiegoś powodu i potrzebowałbym czegoś, co jest bardzo, bardzo ciepłe i nie byłbym w stanie uzupełnić tego syntetykiem, albo gdybym, to jest już taka rzecz, że nie mam wyjścia, powiedzmy, tak, ale gdybym na przykład wymyślił sobie, że bardzo właśnie chcę wejść na tysięcznik, to czy ja byłbym w stanie zrobić to, nie korzystając z produktów odzwierzęcych? Myślę, że ciężko. Czy w takim razie powinienem rezygnować z moich marzeń jakichś, zakładając, że to jest moje marzenie, dlatego że nie korzystam z produktów odzwierzęcych w ogóle? No to jest do zastanowienia się. Jak tak powie się o tym na głos, to no teoretycznie tak, no bo, bo co tam, nie? Ale z drugiej strony ten sens życia gdzieś, który sobie, sobie narzucamy, to co, co chcemy robić, co sprawia, że czujemy się lepiej, co sprawia, że realizujemy się w jakiś sposób, czyli na przykład podróże, to jest coś, czego jeżeli sobie odmówimy, no możemy być głęboko nieszczęśliwi. Oczywiście nie daje nam prawa to, żeby wykorzystywać zwierzęta. Ale jakbyś się nad tym zastanowić? Skoro to jest produkt uboczny. No, teraz, tylko, tylko oczywiście gdybym, ja wcale tak nie uważam. Dla mnie to jest bardzo niejasna sytuacja. I cały czas zastanawiam się, czy um, wybór śpiworu puchowego, gdybym miał go kupić faktycznie i przyczynić się do tego, że ten cały, mm, ten cały rynek gdzieś tam, gdzieś tam jest napędzany, czy wybór takiego śpiworu, to jest coś coś w porządku czy nie w porządku i myślę, że ostatecznie nie w porządku, ale myślę też ostatecznie, że gdyby tak się zdarzyło, że musiałbym być w jakimś takim miejscu, w którym byłoby bardzo, bardzo, bardzo zimno, to pewnie byłbym gotów. Jeszcze raz poważnie zastanowić się nad wyborem śpiwora puchowego i może nawet nad tym, żeby, żeby go kupić. Termin jest ciężki, szczególnie dla mnie, gdzie ja jestem osobą, która jest związana mocno z właśnie branżą outdoorową. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, jak ze mną, czyli z osobą, która. Lubi podróże, lubi nosić rzeczy na plecach, wszystkie swoje, tak, które ma gdzieś tam, gdzieś tam na trasie. Chce, żeby jeździć w miejsca, które są stosunkowo różnorodne, w których może okazać się, że potrzebujemy zarówno odzieży na pełne lato, jak i na pełną zimę w tym samym czasie. I jako, do, jako osoby, która. Potrzebuje, żeby ten bagaż był jak najmniejszy, a właśnie tego typu cechy posiada puch naturalny. Tak czy siak, nie zdecydowałem się do tej pory na to, żeby kupić kurtkę puchową, ani śpiwór puchowy. Faktycznie ostatnio korzystałem i jeżeli chodzi o same właściwości ze śpiwora puchowego, jeżeli chodzi o same właściwości, no to powiem Wam, że no, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ale dalej, dalej to nie jest równoznaczne z tym, że jestem gotów gdzieś tam ten, ten śpiwór kupić. Ten mój weganizm mi w tym przeszkadza, bo nie widzę te zwierzęta, nie? Za tym wszystkim. Nie wiem, trudna sprawa. No, ale tym się właśnie chciałem z wami, z wami podzielić, tym takim dylematem, który gdzieś tam mi chodził po głowie. Ja nie wiem tak naprawdę, czy przekroczę te granice. Podejrzewam, że chyba jednak jednak nie. No dobra, więc tak, ten śnieg, ta zima, te śpiwory, a tam w ogóle w Norwegii powiem wam jeszcze tak już abstrahując zupełnie od tematu puchu, w Norwegii był dzień polarny, nie? Więc no było cały czas jasno, co było dość zaskakujące, bo od dziecka, jak się budziłem, to było jasno, a jak kładłem się spać, to było ciemno, nie? Tak mniej więcej. Um, a tutaj nagle się okazuje, że słońce cały czas świeci i świeci w sumie tak samo mocno i że temperatura się nie zmienia. Jak na prognozę pogody, to nie ma tak jak u nas, prognozy na dzień i noc. Tam jest prognoza i już i tyle. Um, dodatkowo mieliśmy spać w namiotach, no to jedną z ważniejszych rzeczy, które zabieramy zawsze pod namiot, są latarki, no bo. No wiadomo, tam no, tam jest ciemno potem, no i trzeba sobie poradzić i tutaj też oczywiście wzięliśmy latarki, a potem się okazało, że pospakowuje plecak tam są latarki, a tu jest ciągle jasno, nie? więc no to była taka całkiem śmieszna sprawa. Dobra, cały czas mi te śpiwory chodzą po głowie. Jeszcze mimo tej, tej małej dygresji. No i, i właśnie, nie wiem, cały czas głośno, głośno się zastanawiam nad tym, co by mogło, co by mogło być i co by mogło się wydarzyć, ale... Kurczę. Chyba nie. Chyba teraz, po, po tym, jak powiedziałem to wszystko, co, co powiedziałem, to chyba nie byłbym gotowy na to, żeby jednak kupić piwór puchowy i zapomnieć zupełnie o tym, co, co tam się dzieje dalej z drugiej strony. Przyznam się wam, że czytam też książkę w tym momencie, która nazywa się Jak Stworzyć wegański świat. I to jest książka no, ciekawa, pod wieloma względami. To jest książka, która porusza temat tego, jak zrobić. Jak sprawić, żeby aktywizm był efektywny, maksymalnie efektywny? Tam powołuje się na doświadczenie autora, on tam jest z tej organizacji Prowek International i powołuje się też na różnego rodzaju badania. I generalnie mówiąc o efektywności działania, mówi o tym, że nie zawsze warto podchodzić abolicjonistycznie do tematu, czyli nie zawsze warto być bardzo, bardzo stanowczym i lepiej no. Uproszczeniu, stosować metody małych kroczków niż dużych kroków. A propos tej, same, tej całej książki, ja myślę, że zrobię osobny odcinek, gdzie trochę się pochylimy bardziej nad tymi różnymi argumentami i zastanowimy się nad tym, czy to jest w porządku, czy to nie jest w porządku. Aczkolwiek w tym momencie, jeżeli nie czytaliście tej pozycji i jeżeli jesteście. Obojętnie po jednej albo drugiej stronie tego w cudzysłowie wegańskiego konfliktu, czyli właśnie jesteście abolicjonistami albo jesteście zwolennikami dążenia po prostu do celu również poprzez kompromisy, warto do niej zajrzeć, do tej książki, warto ją przeczytać. To jest taka literatura troszeczkę, no, poradnikowa może, ale ciekawe jest to, że ona wychodzi z założenia, że jest skierowana po prostu do osób, które już. W tym temacie wegańskim gdzieś tam siedzą, więc polecam. Nie, oczywiście nie trzeba się z tym zgadzać, ale warto, warto posłuchać też argumentów. Tak czy siak. W, idąc za rozumowaniem tej, tej książki, będąc w tym duchu takich małych kroczków, powiedzmy, gdyby się okazało, że z takiego puchu korzystają tylko osoby, które faktycznie wyjeżdżają na daleką północ, a nie ludzie, którzy chcą, żeby im było cieplej w mieście. No, to nie powinniśmy ich specjalnie potępiać, bo i tak, i tak ogólna, ogólna korzyść z tego wszystkiego jest taka, że zdecydowanie mniej tego puchu jest potrzebne na rynku i zdecydowanie, zdecydowanie mniej się tego wszystkiego produkuje. No, to też jest w ogóle ciekawy kawałek, kawałek tematu do przemyśleń o tym, jak bardzo. Ostro powinniśmy podchodzić do tych, do tych kwestii, do kwestii naszych poglądów, i jak. Bo ostatecznie to, co siedzi nam w głowie, to jest jedno. Ostatecznie działania, które podejmujemy, to jest właśnie jedna sprawa, ale z drugiej strony żyjemy sobie w świecie, w którym ludzie nie są i zapewne nigdy nie będą tacy jak my, nawet jeżeli chodzi o pewne poglądy, że spotykamy się z osobami, które są na przykład wegetarianami albo które ograniczają mięso, które starają się coś robić i w ich mniemaniu robią już sporo. W naszym mniemaniu, porównując ich do tego, co my weganie robimy, niekoniecznie robią sporo, ale zdecydowanie ich akcja jest lepsza niż brak żadnej akcji. Nie? No właśnie, no właśnie. No i w duchu tego myślenia... Też, też zastanawiałem się właśnie nad tym buchem i pierzem, ale tak jak mówiłem, myślę, że myślę, że nie. Myślę, że granie jest warte świeczki, że pewne przekonania nie pozwalają mi na to, bo to równie dobrze mógłbym napić się mleka i w sumie. Jeden pies to samo, nie? Teoretycznie. No tak. Podróże jeżeli chodzi o tanie podróże już kończąc temat temat puchu i kończą, kończąc temat tego takiego luźnego zastanawiania się, poruszania tego samego tematu, który już poruszałem kilka razy również z różnymi gośćmi. Powiem wam jeszcze o tym jak zorganizować sobie taką tanią podróż, żeby było fajnie i o właśnie też przy okazji bo Oczywiście, jak się domyślacie, ta podróż moja do Norwegii to nie była podróż pociągiem, tylko samolotem, nie? Więc tutaj mamy też kwestię śladu węglowego. I tak jak przy kwestii cierpienia zwierząt, no, raczej jestem nieugięty w niektórych sprawach, to przy kwestii śladu węglowego, znaczy, jeśli chodzi o sprawy o to, że ja nie korzystam z cierpienia zwierząt, jakby, nie? W ten sposób. jest to jeżeli chodzi o kwestię śladu węglowego, o to, że Czasami zdarza mi się hmm, trochę bardziej nabrudzić tym śladem, niż bym chciał. No to tutaj też hmm, nie jestem w stanie zrezygnować całkowicie z latania samolotem. Na przykład, dlatego że tak jak wspominałem wcześniej o troszeczkę o podróżach, troszeczkę o tych wyzwaniach górskich, podróżowanie ogólnie i odkrywanie świata to jest coś, co sprawia, że życie w ogóle jest kolorowe. W moim przypadku i rezygnacja z tego typu działań się odbiła bardzo negatywnie, tak naprawdę, naprawdę na mnie i na mojej radości z życia, jakiejkolwiek, nie więc staram się robić naprawdę dużo i staram się ograniczać to latanie tak, jak mogę. Staram się ograniczać przede wszystkim latanie na krótkich dystansach, bo wkurza mnie, jak u mnie w pracy ktoś wybiera lot do Wrocławia, bo jest trochę szybciej, nie? zamiast pociągu, bo to. Nie ma specjalnie, specjalnie sensu. Ale wakacje? Hmm. No jednak wiecie, róbmy to, co możemy wtedy, kiedy, kiedy możemy. I tutaj też pojawia się temat troszeczkę, troszeczkę legislacji, że w momencie, kiedy faktycznie tego typu loty nie byłyby bardzo tanie, to byśmy się zastanowili pięć razy, czy warto gdzieś tam lecieć. Ale ja mam czasami wrażenie, że trochę, trochę trzeba z różnych okazji korzystać, jeżeli chodzi o podróże, bo to, co przeżyjemy, to jest coś, czego nam nikt nie zabierze i dopóty, dopóki. Nie krzywdzimy przy okazji? No to jeżeli chodzi o moją moralność, to jest praktycznie, praktycznie w porządku. No ale to oczywiście każdy sam musi sobie już rozstrzygnąć w głowie. No tak. Dobra tanie podróżowanie. Jak to zrobić, żeby gdzieś polecić, żeby się nie wykosztować bardzo mocno? Przede wszystkim porównujcie loty z różnych lotnisk w obrębie kraju. Bądźcie elastyczni, jeżeli chodzi o daty. Narzędzie Google Flights jest genialne, jeżeli o to chodzi, bo tam są różnego rodzaju wykresy i można sprawdzić, którego dnia się leci najlepiej, najtaniej. Warto próbować też elastycznie podejść do długości lotu i trzeba pamiętać o tym, że to, że ten lot jest tani, to zazwyczaj jest coś za coś. Czyli... Trzeba być gotowym na to, żeby podróżować w miarę minimalistycznie. Przy okazji, żeby móc zabrać tylko mały bagaż, żeby spakować się w rzeczy, które są, znaczy zabrać rzeczy, które są raczej uniwersalne, nastawić się na to, że raz na jakiś czas coś możemy sobie przeprać i wtedy wszystko powinno być, powinno być w porządku. No i um, też często loty na sam weekend są. Trudne i są troszeczkę droższe i lepiej jest polecieć w czwartek, na przykład, wrócić w poniedziałek albo jakieś tego typu rzeczy. I omijamy też oczywiście szczyty sezonu, nie? bo to jest o tyle też ciekawa sprawa, że jeżeli ominiemy, ominiemy szczyty sezonu, to ominiemy też te piki turystów. Akurat, jeżeli chodzi o Skandynawię, to tutaj nie ma dużego ryzyka, ale jeżeli lecicie na przykład na kretę. No to lepiej nie lecieć lipiec-sierpień, oprócz tego, że jest tam okropnie gorąco, ale no w czerwcu do połowy będą pewnie tańsze bilety, nie? Niż, niż później. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, jak chcecie na miejscu sobie urządzić wszystko. No bo możecie oczywiście polecie z biurem podróży, no ale jeżeli policie z biurem podróży, no to Plus jest taki, że macie to poczucie komfortu, że jest tam rezydent i ogarnia wasze problemy, a w innym wypadku trzeba to robić na własną rękę. Można z dużym wyprzedzeniem szukać samochodu na wynajem, jak zarezerwujecie już lot, i wtedy, wtedy znaleźć dobrą ofertę. Zazwyczaj nie jest to jakoś bardzo drogo. Warto znaleźć miejsca, w których można spać po prostu pod namiotem albo na hamaku i nikt wam za to głowy nie i nie będzie chciał dodatkowej opłaty. To też ogranicza wam koszt noclegu. Jeżeli nie, bardzo fajną opcją jest też couchsurfing, który. Całkiem nieźle działa. Można tam się na stronie zarejestrować surfingu, zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobami młodymi, jakimiś studentami, coś, i chcemy bardzo towarzysko podchodzić do całego wyjazdu i poznawać ludzi. surfing jest bajera, ale też nie ma, liczyć na, nie ma co liczyć na to, że na jakiś długi wyjazd ktoś Was gdzieś przyjmie. Weekend Kilka dni jest ok, ale to raczej raczej takie chwilowe rzeczy, no bo noslek jest dość sporym, dość sporym kosztem. No jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli tutaj ucinamy, no to warto bazować na tym, co się samemu zrobi, czyli zabieracie podstawowe sztućce, jakiś talerzyk ze sobą, plastikowy na przykład, i idziecie do sklepu i kupujecie chleb, rzeczy na chleb i tam jakieś rzeczy obiadowe. Niekoniecznie to musi być taka fasolka, jak w moim przypadku po prostu z pomidorami, ale coś, co można, możecie sobie ugotować, jeżeli jedziecie na dłużej, no to warto zabrać kuchenkę gazową, gazu nieprzewidocznego. Wiecie oczywiście już samolotem, ale możecie dodatkowo kupić go na miejscu, bo w sumie w każdym miejscu takie butle z gazem da się bez większego problemu dostać. No jeżeli chodzi o knajpy to też zależy, w jakiej sytuacji jesteście. Jeżeli chcecie sobie folgować, lubicie sobie folgować i macie na to budżet, no to śmiało, nie? Więc ten, ale fajnie jest też czasami samemu coś sobie przyrządzić z lokalnych produktów, bo jest to dość wygodna sprawa. No i co? Jeżeli lubicie naturę, to w ogóle też jest ciekawe, jeżeli lubicie naturę zazwyczaj będą to wyjazdy tańsze niż te, które są do miast, bo po pierwsze nie ma za bardzo co kupić tam po drodze, a po drugie no nie wchodzicie do muzeów, nie wchodzicie do galerii, co oczywiście też jest świetne, ja bardzo lubię, to nie jest tak, że nie, ale wyjazdy w naturę po prostu zamykają się w mniejszym budżecie, tak jak wyjazd do Skandynawii, gdzie kosztem było jedzenie na miejscu i tylko dostanie się na miejsce, a cała reszta jakoś tam wyszła praktycznie bezkosztowa. no samochód jeszcze, ale no to są tylko te, te takie koszty transportu. Nie wydaliśmy nic na żadną restaurację, na żaden noslek, nie? Tego typu rzeczy. To wszystko jakby było, mm, było, było bezkosztowe, więc naprawdę polecam tego typu rzeczy. No i pamiętajcie, że jeżeli już pakujecie się na jakiś taki wyjazd, czy jest to wycieczka z plecakiem, większa, mniejsza, czy jest to wyjazd jakiś budżetowy, to pomyślcie o tym, jak zrobić to tak, żeby... Minimalistycznie podejść do całego bagażu, bo im mniej spakujecie, tym po pierwsze mniej będziecie mieli na plecach, a po drugie, tym macie mniejszy bagaż, nie musicie wtedy płacić za większy i to też jest dodatkowy plus. Zatem tego się trzymamy. Przynajmniej ja z moją żoną, jak gdzieś tam lecimy, przyjedziemy. No i też co. To... Tak, no ale my lubimy jeździć w naturę, my lubimy nosić wszystko na plecach, tak? No to są te, tego typu rzeczy. To dużo zależy od tego, jaki sposób podróżowania i odpoczywania, przede wszystkim, od chodzi o odpoczynek, się preferuje. Dużo jest możliwości, nie trzeba wylatywać za granicę. Można też zwiedzać Polskę na rowerze i też jest naprawdę super, więc. Więc to tyle. Więc yy, tak, tak, tak. Jesteśmy u progu wakacji, to z tymi wakacyjnymi rozmyśleniami was zostawiam. Mam nadzieję, że nie macie mi za, za złe, że mówiłem dużo o puchu i o kwestiach puchopodobnych i że ostatecznie ten odcinek też był dla was interesujący. Wybaczcie mi, ten puch. No, to tam. Ja wiem, jak jest. Wszystko, wszystko jasne. Zatem trzymajcie się ciepło. Planujcie swoje wakacje rozsądnie, przyjemnie i po wegańsku. a my usłyszymy się w następnym tygodniu, w następny poniedziałek. Oczywiście zapraszam Was też na Media Społecznościowe Wegaństwa. I byłoby miło w ogóle gdybyście dali lajka pod postem promującym ten odcinek na Instagramie czy na Facebooku. No i też na YouTube, to możecie kliknąć łapkę w górę. Będzie bardzo przyjemnie i miło, więc dziękuję bardzo, trzymajcie się na cicho!